Epidemia SARS miała miejsce w 2003 roku i w pewien sposób zaskoczyła całą Azję południowo-wschodnią, szczególnie Tajwan, który nie jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Zdrowia, WHO. Więc dostęp na obecną chwilę jest ten sam problem. Dostęp do informacji, które posiada WHO, jest, nie wiem, gazetowy, prawda, internetowy. Nie ma oficjalnych informacji wymienianych między tutajszymi instytucjami i WHO. Natomiast SARS też był taką epidemią, która dotknęła Tajwan bardzo mocno. I co było konsekwencją? Między innymi utworzenie tych rezerw finansowych na wypadek epidemii. Druga rzecz, która przyspieszyła wprowadzenie tak zwanego, to się tak ładnie nazywa, Pharma Cloud. Na czym to polega? Jest to system, który zaadoptował National Health Insurance, czyli jak to przetłumaczymy na nasz język, ubezpieczenie zdrowotne. Tak jest, czyli coś w rodzaju naszego ZUS-u, nie ZUS-u, tylko, no tak, ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczenie zdrowotne. Tutaj w roku 2013 wprowadzono, to się tak ładnie, tak jak powiedziałem, nazywa Pharma Cloud, czyli na czym to polega? Na zbieraniu informacji, czyli tworzeniu olbrzymich ilości informacji, zbieraniu tych informacji o poszczególnych pacjentach w oparciu o co? W oparciu o tak zwaną kartę zdrowotną każdego pacjenta. Pewnie dobrze wiesz, że Tajwan ma jeden z najlepszych systemów ochrony medycznej, pomocy medycznej. Jeden z najlepszych na świecie. Oczywiście w zależności od tego, jak będziemy ten system porównywać. Natomiast dostęp do opieki medycznej mają wszyscy i ten system Pharma Cloud wprowadził co, że bez względu na to, w którym miejscu chcesz uzyskać pomoc lekarską, to lekarz ma dostęp do całej twojej historii, nie tylko choroby, ale medykamentów, które kupujesz, ponieważ wszystko jest to połączone w jedną wielką bazę danych. I obecna pandemia, dzięki temu, że wprowadzono ten system, reakcja chociażby rządu na to, kiedy zamknąć granice, kogo monitorować, była o tyle łatwiejsza, że ilość tych informacji zgromadzonych została połączona z Immigration Office, czyli biurem, czyli tą instytucją zajmującą się, kto wjeżdża, kto wyjeżdża z danego kraju. Połączono te dwa systemy, które dały co? Dały dostęp do historii każdego pasażera, chociażby obywatela Tajwanu. Czyli to jest konsekwencja, moim zdaniem, znaczy to nie jest moim zdaniem, to jest konsekwencja tej epidemii z 2003 roku.